Halo, baza, tak, baza. A już wchodzimy na, jesteśmy na antenie. O! Siemanko, Sebol TV. Nic nie otwiera. Sebol TV, najświeższe wiadomości. Wiadomości z pierwszej ręki, bez owijania w bawełnę. Prawda i tylko prawda. Trzeba peta zgasić, bo przecież w telewizji się jest. O. No to przechodzimy do pierwszej wiadomości dzisiejszego dnia. A mianowicie... Nawet 20 zł za kilogram pietruszki. Ale za pomidory czy ogórki już tylko 4 zł. Miejskie targowiska wciąż cieszą się niesłabiącą popularnością. Choć ceny zmieniają się tam jak w kalejdoskopie. Sprawdziliśmy, jakie obecne są ceny w najpopularniejszych targowiskach z miejsc w Warszawie. Na targowisku przy hali Mirowskiej, jednym z najstarszych, najbardziej znanych w stolicach, jest ruch. Duży ruch jest właściwie codziennie. Najlepszym przykładem są czereśnie. Jeszcze 2 tygodnie temu ich ceny dochodziły nawet do 20 zł za kilogram. 20 zł za czereśnie. A nawet widziałem 69 gdzieś na zdjęciu. Mieliśmy taki cynk od jednego. Dziś te najtańsze można już kupić za 7 zł, tak jak właściwie ze wszystkimi towarami. Więc ludzie, no, jest taka rada, no, w Sewol TV wiadomości mówią wam, że trzeba po prostu będzie, nie, teczka ma być, czekajcie, teczkę miało być, teczka na mnie jest cały czas. To nie otwieram, bo nie chcę. Jest taka rada, że nie jedźcie na razie żadnych, poczekajcie, a stanieją. Na razie jedźcie, co się da, co jest tańsze, a poczekajcie, a stanieją. Przecież muszą kiedyś stanieć całkiem w ogóle. Dobra, przechodzimy do drugiego tematu dzisiejszej wiadomości. No, nasze podwórko, YouTube, bo tu się znajduje nasza telewizja. Nadajemy na YouTubie, Sebol TV. Mianowicie... jak ona ma? Halo? Jak ta ma? Co się napierdzielała niedawno? Ostatnio? W sobotę? A! Dobra, dzięki. Ta Marta Linkiewicz powiedziała na jakimś... wrzuciła jakiś materiał, że dostała wreszcie, nie wiem, ja to bym powiedział, nieważne, na pizdę się nie mówi, bo to nie wolno przeklinać, ale nasza telewizja ma uczyć i bawić, a przeklina. Dostała po prostu wreszcie, więc ja, co ona się spodziewała, że seksmasterka to będzie się z nią cackać? No nie, wiadomo, że nie. Przecież to było pewne, że wygra. Zostańmy jeszcze w temacie YouTube'a, oczywiście Major to samo wrzucił, co zawsze, że pśnieje. Życzymy mu smacznych posiłków i niech dalej je, jak mu to sprawia radość i przyjemność. Tylko niech pamięta, że... A nie, dobra, nieważne, nic nie chciałem. Dobra, przechodzimy do kolejnego tematu, a mianowicie, wiecie, temat muzyczny. Zostaniemy trochę w tematyce muzycznej, a mianowicie znana wokalistka disco polo, mianowicie Magda Narożna się nazywa. Notatki, muszę tutaj pilnować, co jest. Każdy temat po kolei. Stan zdrowia się jej nie poprawia. To jest wokalistka zespołu Piękni i Młodzi. Gwiazda disco polo ujawniła wideo ze sali szpitalnej. A mianowicie nie wiadomo, co się z nią dzieje. Wokalistka za pomocą mediów społecznościowych wysyła wiadomość dla swoich fanów. Królowa disco polo, no bo to jest królowa. Najbardziej rozpoznawalna kobieta w sieci disco polo obecnie przebywa w szpitalu w Łomży. No, stamtąd pochodzi... pochodzi moja ciotka i świętej pamięci dziadek i babcia. Łomża, mimo wielkiego wsparcia swoich fanów, Magda Narożna jest bezradna i dalej przebywa w placówce medycznej. Niestety oznacza to, że weekendowe koncerty są mocno zagrożone, więc kto kupił bilet, niech ma na uwadze, że może tych koncertów się mogą nie odbyć. No, tak czasem bywa. Zdrowie jest najważniejsze, jak to powtarzamy. Teraz temat sportowy będzie. Pogromcy Polaków w finale Euro 2000... Znaczy 2000... U21. Przepraszam, cięcie. Nie będzie cięcia. Wygrali, mimo że szybko stracili gola. Hiszpania rozbiła Francję 4-1 i awansowała do finału w niedzielę w meczu o Mistrzostwo Europy do lat 21. Pogromcy Polaków zagrają z Niemcami, bo Niemcy wygrali 4-2. Z Belgią? Bodajże... Pamiętam.
nasze podwórko, polska piłka, czyli dwa newsy. Legia zagra w czwartek 11 w pierwszą rundę kwalifikacji Ligi Europy z Radomiakiem, zespołem Radomiak. Nie wiemy, skąd on pochodzi. Radomiak po prostu, tak się nazywa. Nie dostaliśmy informacji, skąd ten klub. Jakiś taki mało znaczący chyba widocznie. 11 lipca zagra pierwszy mecz, a rewanż 14. Życzymy powodzenia im, żeby im się sukcesy wiodły. No i Jagiellonia Białystok wygrała z Pogonią Siedlce 3-0 22 czerwca. A wczoraj, czyli wygrała z 2-1 z Różą Berok. Jakimś klubem Różą Berok, nie wiem. Też życzymy sukcesów Jagiellonii, niech jej dobrze się wiedzie. Na tej, nie wiem co ona gra, rundę kwalifikacyjną chyba, bodajże. Tak to się chyba nazywa, runda kwalifikacyjna. Do tego. Bla, 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 bla. Dobra. Przechodzimy do kolejnego tematu. Już lecimy do kolejnego tematu. Zaraz. Kolejny temat. Oj! Halo? No? Mamuśka, nie teraz. Ja jestem na wizji, telewizji. Wiadomości prowadzę. To cieszę się, że rosołek zrobiłem. Pyszny rosół, ja uwielbiam twój rosół. A jakbyś mogła, to jeszcze byś na szybko no te pieczarki, te panierowane chlasnęła. Tak na szybko tak zrobiła. To już super by było, w ogóle całkiem. Już miałem opinię od na Facebooku, od widowni, że jedna osoba zrobiła ten przepis, fenomenalnie wyszedł. No, to trzymam cię. Dobra. Rosołek pyszny, ja z chęcią przyjdę jutro. Buziaczki całuję. Czekajcie, no bo rosołek, trzeba zjeść. Jutro rosołek będzie, pyszny rosołek. Czekajcie, bo mi się coś tu włączało. Dobra, kolejny temat. To będzie temat. Ja pierdyle. Temat był i się zmył. No, muzyczny temat. Co dalej z legendą polskiego rocka, grupą TSA? Po ostatnim zakontraktowanym koncercie zagranym w Tychach 1 września 2018 roku większością głosów zespół podjął decyzję o zawieszeniu działalności na czas nieokreślony, mówi Onetowi perkusista grupy Marek Kapun. Jak tłumaczy gitarzysta formacji Andrzej Nowak, w tajemnicy przed pozostałymi muzykalnie wystąpił o włączenie praw do nazwy zespołu. Zdecydowaliśmy się na kontynuowanie działalności w nowym składzie personalnym pod szyldem TSA Marek Kapun, dodaje Kapun. No, fajna grupa, ale odkąd odszedł od nich Marek Piekarczyk, to już nie śledziłem losów, nie wiem. No, trudno. Życzę im jak najlepiej. No i w piątek mamy na pewno ochłodzenie. Dzisiaj, pogoda na dzisiaj, piątek, 28.06. Ochłodzenie, a mianowicie Warszawa, skąd nadajemy, będzie od 20 do 23 stopni, Warszawa 21, najzimniej będzie Suwałki, Białystok i Olsztyn 19 stopni, Bydgoszcz 23, Pomorze, Gdańsk, to jest Pomorze bodajże, 20 stopni, Koszalin 21, Szczecin 21, Zielona Góra 24, Poznań 24, Wrocław 23, Opole 22, Katowice 22, Kraków 23, Rzeszów 20. Czyli najbardziej, może nie pizić, bo nie jest tak zimno, będzie w Białymstoku, Suwałkach i Olsztynie 19 stopni, więc jak coś, to trochę się ubrać grubiej widocznie, bo 19 stopni. No i wracamy jeszcze do jednego tematu, wiadomości muzyczne. Tak, halo? Tak? No. Aha, dobra. Dzięki, Baza, dobrze. Dobra.
czas nam antenowy się kończy. No trudno, trzeba kiedyś skończyć. Ostatni temat. 21 sierpnia na Stadionie Narodowym wystąpi legenda metalu, trash metalu, jak to zwał, tak zwał, Metallica. Grupa legendarna, ponad 30 lat na rynku muzycznym, pochodząca ze Stanów Zjednoczonych. Na tym koncercie może będziemy robić relacje, może będę i będę robił relacje na kanale. No, zobaczymy, co też pokażę. No, czekamy na ten koncert. A jeszcze mam newsa, bo wiecie co, bo... mogę znaleźć, mam newsa, o! Mam newsa, że świat ogarnęła sensacyjna zabawka. No, normalnie hit lata, mamy czerwiec, hit lata, mamy, świat ogarnęło takie coś. Wygląda to jak kwiatek czy coś, to po prostu trzeba tak zrobić i o, puknąć i to się kręci. I to ma być frajne po prostu. O, i to się nazywa Fidget Spinner. O, Fidget Spinner się nazywa, tak to zwał, tak zwał. Taka nazwa, no ja nie wymyśliłem tego. Tak? Tak? No, tak, tak, tak. Aha. Dobra. Zapomnijcie o tym. Pomyłka, to już było modne 2 lata temu, rok temu. To nie teraz, to już nie modne. To Fidget Spinner nie modne. Myślałem, że to modne jest, no trudno, chyba zbiłem coś. Mam lat nieszczęścia, będzie jak zbiję lustro. No to dziękuję wam i pozdrawiam was bardzo serdecznie. To były newsy. Bez obijania w bawełnę, prawda i tylko prawda. A że Fidget Spinner jest nieaktualny, to jedyne nie było prawdą. Teczka jest na mnie, taka nie gruba, no bo dużo nie ma na mnie, ale teczka jest. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.